skomplikowaną, okrężną trasę trzeba było znaleźć, aby przewieźć ten ładunek z czeskiego Brna do Płocka. Kolumna gazowa dla zakładów petrochemicznych waży 80 ton, a średnicą przewyższa wiele małych mostów i wiaduktów. Pomocnicy szofera sterują tylnymi kołami, aby zmieścić się w zakręcie. Cały transport długości 50 metrów posuwał się z szybkością kilku kilometrów na godzinę. Nic, tylko rura, rura, rura.